Pracownikowi po powrocie z urlopu macierzyńskiego w miejsce dotychczasowo wykonywanej pracy zaproponowano inną pracę na gorszych warunkach. Praca w systemie wydłużonego dnia pracy, praca w godzinach wieczornych, a także w soboty i niedzielę. Na jaką obronę może liczyć pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy? Kodeks pracy gwarantuje pracownikom powracającym do pracy po urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, to jest urlop dla rodziców adopcyjnych, po urlopie rodzicielskim, a także urlopie ojcowskim, zapewnienie pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na innym stanowisku równorzędnym zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym za wynagrodzeniem, jakie ten pracownik otrzymywałby, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu. Przepis ten wprowadza dwie gwarancje. Gwarancję co do stanowiska pracy i gwarancję płacową. Zasadą jest, że pracownik powinien po urlopie powrócić na swoje dotychczasowe stanowisko, które zajmował przed rozpoczęciem urlopu. Przyjmuje się, że zatrudnienie innego pracownika na stanowisko pracownika nieobecnego z powodu urlopu nie stanowi przeszkody, nie uzasadnia powierzenia temu pracownikowi innego stanowiska równorzędnego. Powierzenie stanowiska równorzędnego albo innego zgodnego z jego kwalifikacjami jest dopuszczalne w zasadzie wtedy, kiedy stanowisko pracownika, który korzystał z urlopu, zostało zlikwidowane. Druga gwarancja to jest gwarancja co do wynagrodzenia. Wynagrodzenie to musi być nie niższe niż wynagrodzenie, które otrzymywał przed urlopem. Jeżeli chodzi o warunki pracy, praca w systemie wydłużonego dnia pracy, praca w godzinach wieczornych, w sobotę i w niedzielę. Ten przepis, który wspomniałam, zapewnia nam dwie gwarancje. Jest natomiast inny przepis, który umożliwia pracownikowi odmówienie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, a także delegowanie poza stałe miejsce pracy. Decyzja w tym zakresie, czy pracownik będzie świadczył pracę w nadgodzinach, w porze nocnej, w systemie przerywanym, czy wyrazi zgodę na delegację, zależy zatem od samego pracownika. Jest to tak zwane względne jego uprawnienie. Jeżeli mamy system wydłużonego dnia pracy, to zakładam, że w tym pytaniu chodzi o system na przykład równoważny, który, jak już wspomniałam, umożliwia wykonywanie pracy do 12, 16 albo nawet 24 godzin na dobę. Jeżeli te godziny pracy nie przypadają na porę nocną, a przypomnę tylko, że porę nocną wyznacza w zakładzie pracy sam pracodawca, jest to 8 godzin pomiędzy godziną 21 a 7 rano. Jeżeli praca przypadałaby na porę nocną w tym konkretnym zakładzie, pracownik może odmówić świadczenia pracy w tych godzinach. Natomiast jeżeli są to po prostu godziny późno popołudniowe albo godziny wieczorne, nie przypadające na porę nocną, zobowiązany jest podporządkować się poleceniu pracodawcy i świadczyć pracę także w systemie równoważnym. Jeżeli chodzi o pracę w soboty i w niedzielę, tak jak już zostało powiedziane, tak zwane wolne soboty obowiązują jedynie część pracowników. Każdy pracodawca ma obowiązek w swoim zakładzie wyznaczyć dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego dnia pracy. W odniesieniu do różnych grup pracowników mogą to być różne dni, nie musi to być jakiś stały, konkretny dzień. Potocznie przyjęło się, że jest to tak zwana wolna sobota. Jeżeli z organizacji pracy wynika, że sobota jest dla tej pracownicy, o której mowa w pytaniu, normalnym dniem pracy, również powinna temu poleceniu podporządkować się i świadczyć pracę w sobotę, jeżeli oczywiście w zamian otrzymuje inny dzień wolny w tygodniu z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. I analogicznie, jeżeli chodzi o pracę w niedzielę. Co do zasady, niedziele są dniami wolnymi od pracy, jednakże od tej zasady
Kodeks pracy przewiduje szereg wyjątków. Przykładowo praca w niedzielę jest dopuszczalna przy pracy zmianowej czy pracach świadczonych w usługach, w gastronomii, w hotelarstwie. Jeżeli w danym zakładzie pracy dozwolone jest świadczenie pracy w niedzielę, pracownica, o której mowa w pytaniu, również powinna dostosować się do tego polecenia i świadczyć pracę w niedzielę.